Cześć! Dziś pokażę Ci moje sposoby na składanie bluzy z kapturem. No dobra, oczywiście, że możesz to robić w ten sposób. Składać tak, na pół i masz zrobione. No ale jak to wygląda? Już nie mówiąc o tym, że kaptur nam się gniecie, bluza nam się gniecie, a przy wkładaniu jej do szafy często też bywa tak, że właśnie taki sposób składania się po prostu rozpada. I musimy wrzucić, tak, do szafy. Dobra, ja dzisiaj Ci pokażę takie moje sprawdzone sposoby na to, jak składać właśnie taką bluzę z kapturem, żeby to dobrze wyglądało, żeby nie zajmowało nam miejsca w szafie, żeby w tej szafie to jakoś się prezentowało, no i też, co jest ważne, żeby po prostu nam się to jakoś nie gniotło i nie rozpadało. Zaczynamy. Pierwszy sposób najlepiej sprawdza się, jeśli masz właśnie takie krótkie bluzy z kapturem. Wygląda to dobrze. W szafie też bluzy są świetnie zrobione. No dobra, drugi sposób. Jest świetnym rozwiązaniem, jeśli masz długie bluzy. Wtedy wkładasz je tutaj, składasz, no i zobacz. Też wygląda to super, świetnie jest złożona bluza, nic absolutnie się nie dzieje, a jak będziemy wyciągać ją z szafy, z półki, to też nam się przecież nie rozwali. Thank you.
kolei trzeci sposób, ostatni, jest najlepszy, jeśli chodzi o składanie bluz dzieciaków, które lubią, wiecie, no, wyciągać z szafy, szybko wrzucać. Więc to jest naprawdę dobry sposób na to, żeby dzieciaki miały wszystkie bluzy fajnie ułożone, ale ten sposób świetnie również sprawdza się na wyjazdy, kiedy trzeba spakować walizkę, szczególnie torbę, zmieścić do niej ogromną bluzę, dużą bluzę, męską bluzę i trzeba ją fajnie złożyć, żeby też zajęła jak najmniej miejsca, ale żeby to się jakoś prezentowało, no i nie gniotło. Jestem ciekawa, który z moich sposobów najbardziej przypadł Ci do gustu. Daj koniecznie znać, czy teraz będziesz tak składać swoje bluzy, a może nie, a może Ty masz inny sposób, jak je składać w bardzo prosty, szybki, wygodny i niegniecący się sposób. Daj koniecznie znać w komentarzu, a ja zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, buziaki, pa!